Dzień Pinute, Michał Koposko. Od kilku dni, jeden po drugim, wyciekają maile pochodzące ze skrzynki Michała Dworczyka, szefa kancelarii premiera. Nie było do tej pory dementii, które pokazywałoby, że te wszystkie maile to fejki, nieprawda produkowana przez wrogie Polsce siły. Oglądaliśmy ten spektakl cierpliwie, ale wczoraj miarka się przebrała. Wczoraj w komunikatorze Telegram pokazał się wyciek kolejnego maila, który pokazywał, że władza pisowska rozważała wysłanie wojska przeciwko kobietom protestującym jesienią ubiegłego roku przeciwko zaostrzeniu przepisów aborcyjnych. Powtórzę, władza pisowska miała rozważać wysłanie wojska na polskie kobiety. Dziś w Sejmie na posiedzeniu niejawnym premier Morawiecki ma przedstawić informację o narastającej skali ataków, cyberataków przeciw Polsce. To ważne, że takie posiedzenie się odbędzie, ale my żądamy informacji, czy maile Dworczyka to prawda i sama prawda. Czy rzeczywiście członkowie rządu Morawieckiego wysyłają sobie wrażliwe informacje z prywatnych skrzynek mailowych? I wreszcie, czy rzeczywiście w chorych umysłach tej władzy miał zrodzić się i zrodził się pomysł wysyłania Wojsk Obrony Terytorialnej na kobiety? Przyzwyczailiśmy się do tego, że władza pisowska i państwo pisowskie to państwo dziaderskie, państwo na ślinę i sznurek. Ale cierpliwość Polaków ma swoje granice. Dziś w Genewie Biden i Putin spotykają się, żeby porozmawiać m.in. o rosyjskich cyberatakach na Amerykę. To dziś jeden z najważniejszych tematów. W Polsce wiemy jedno, władza pisowska pęka i niedługo odejdzie, ale zanim odejdzie, ma obowiązek wreszcie zadbać o nasze bezpieczeństwo.